Witamy w trzygwiazdkowym hotelu Fortuna w Miskolc-Topolka na Węgrzech. Zapraszamy do wnętrz hotelu. Tak wygląda pokój standardowy. Duże łóżko, ręczniczki. Tu mamy sofę i TV. Pilot dostajemy w recepcji. Tak wygląda łazienka, czyli prysznic. Jesteśmy na śniadaniu. Śniadanie jest podawane w formie bufetu. Mamy dosyć duży wybór. Szyneczki, salami, słodkości, tego typu rzeczy, jajcznica, kiełbaski. Jest tylko jedna wada. Jak jemy, to czujemy, że trzy pary oczu cały czas na nas patrzą zza lady. To jest obsługa i to aż czuć tak naprawdę, cokolwiek nakładacie, to tak jakby ktoś w zeszycie pisał, że nałożyliście dwie kiełbaski, trzy plasterki salami, troszeczkę jakiegoś, nie wiem, drzemu czy czegoś takiego. To jest niesympatyczne, ale ogólnie pychota. Wśród moich ukochanych kwiatów, jakimi są oleandry, podsumuję Wam hotel Fortuna. Śniadanie w tym obiekcie oceniamy na plus. Widzieliście, pokazywaliśmy. Pokoje. Pokoje nie są duże, ale za to jest bardzo wygodne łóżko, rewelacyjny prysznic i co najważniejsze, internet działa wyśmienicie. Chciałem Wam opowiedzieć o cudownym spa, jakie tutaj jest. Niestety nie opowiem. Dlaczego? Przyjechaliśmy dzień wcześniej, wieczorem, to fakt. Była godzina 20. No i przyjechaliśmy zmęczeni, bo przyjechaliśmy przez dwa inne kraje. I poprosiliśmy panią na recepcji o udostępnienie nam tego spa, czyli jacuzzi, które tutaj się znajduje, sauny. Niestety, pani poinformowała, że jest za późno. No, jest to dla nas dziwną sprawą, bo nie przypominamy sobie, że w jakimkolwiek hotelu spa o godzinie 20 jest zamykany. Przeważnie jest to do godziny 22 minimum. Okazuje się, że tutaj w tym obiekcie ta strefa, czyli właśnie jacuzzi i sauny, są czynne tylko do godziny 18. Więc reasumując, strefa jest czynna od 10 rano, niby do 18, co też nie jest prawdą, bo od 10 do 13 jest czynne. Później jest jakaś nie wiadomo jaka przerwa, do godziny 15 z tego co wyczytaliśmy. No więc tak, pomyślcie. Zalogowanie jest od 14, tak? Przyjeżdżacie, głównie logują się tutaj osoby, które chcą właśnie z tych termalnych źródeł skorzystać. Więc przyjeżdżacie po południu, albo jeszcze gonicie na termy, przychodzicie z tych term, chcecie jeszcze skorzystać sobie z tutejszej sauny i jacuzzi, nie da rady, bo już jest to wszystko zamknięte. Rano, przed wylogowaniem, też nie jesteście w stanie z tej strefy skorzystać, bo do 10 rano musicie się wylogować. Dla mnie to jest jakieś kuriozum. Jest to tylko pokazane, takie jest nasze odczucie, że jest to pokazane tylko po to, że jest, ale skorzystać z tego, no chyba, że przyjeżdżacie tutaj i nie korzystacie z dobrodziejstw Miskolca i okolic i gorących źródeł, które tutaj są dostępne, no to jeżeli tak, możecie korzystać wtedy w cenie zalogowania po prostu. Lokalizacja obiektu zależy, co kto potrzebuje. Z jednej strony jest troszkę na uboczu, ale z drugiej strony to, co tutaj najważniejsze, zaledwie 400 metrów do gorących źródeł. Czy warto zatrzymać się w hotelu Fortuna? Według nas jak najbardziej tak, dlatego że jest bardzo blisko do gorących źródeł, z których możecie korzystać od rana do wieczora.